Dobry wieczór. Słuchajcie, to jest ponad moje siły, ja nie mogę, to tak się nie da żyć, o, niestety, taki trzeba, takie brzemię trzeba dźwigać, ja, żeby nie zaszło to za daleko, bo to w każdej chwili może zajść za bardzo daleko. Ja wam wszystkim serdecznie dziękuję. Schodzę mu kurwa z drogi. Schodzę wrednemu typowi z drogi. Fałszywemu, niestety, nie da się inaczej. Nie da się inaczej, bo to, jak ja tego nie zrobię, to dojdzie do różnych dziwnych i głupich rzeczy. Schodzę mu z drogi. Ja wiem, że on długo nie pociągnie tak. Może kiedyś, jak już będzie spokój, jak już kurwa się nażre tym internetem, jak już oszuka wszystkich ludzi i wreszcie ludzie go sami przegonią, to może to wszystko jakoś wróci do norm, będzie można normalnie na internecie rozmawiać. Przepraszam wszystkich tych, którzy tutaj z przyjemnością mnie słuchają. Nie mogę, bo dojdzie do jakichś dziwnych rzeczy, a ja nie chcę, bo co by nie powiedział, to jest mój brat. Ja nie chcę, może trochę za porywczo podszedłem i tego, ale ja taki nie jestem. Wolę zejść z drogi, a wy sobie, zobaczcie jak, no niestety, kurestwo w Polsce wygrywa, na całym świecie kurestwo wygrywa i tyle. Jak tylko będą sprzyjające do tego czasy, to może wrócę i tyle. Nie można się realizować. Zawsze jakiś skurwysyn człowiekowi siądzie na plecy i nie da oddychać. Ale on się sam się zaora już, myślę, że niedługo. Także wszystkiego dobrego i tak jak mówię, robię to tylko po to, żeby jutro kasuję ten kanał. W ogóle nie chcę mieć nic wspólnego z internetem na razie. Nie chcę zaogniać tej sytuacji. Ja sobie dam radę, a on sobie nie da rady, bo on ciągle żeruje na innych i sam sobie rady nie da. Także żeby tutaj nie doprowadzić do jakiejś kurwa ostateczności, musi być ktoś, kto jest mądrzejszy, kto ustąpi. Nie dlatego, że słuchajcie, że ja się nie boję, on nie ma nic do powiedzenia na mój temat, ja nie mam nic do ukrycia, a rzeczy, o których on nabąknął, takich rzeczy się niestety nie mówi, bo za takie rzeczy trzeba zapłacić, słyszysz? Trzeba zapłacić, konfidencie jebany. Trzeba zapłacić. A ja nie chcę dopuścić, żebyś ty płacił, bo byś miał bardzo wysoką cenę. Bardzo wysoką cenę. Także bujaj się, konfidencie, oszukuj dalej ludzi. Ja w to nie wchodzę. Ja wolę mieć spokój, ale będę tutaj miał baczenie i będę miał uwagę na to, żebyś się za daleko nie przypuścił. Bo się po prostu ciebie boję, bo jesteś kurwa psychiczny, bo masz ten wielki nóż w samochodzie, rozumiesz? Chuju? Masz nóż w samochodzie i wtedy, kiedy pochlałeś, to wracałeś, żeby ten nóż wyjąć do samochodu. Wtedy, co pochlałeś, to tak kurwa wyzywałeś, to wróciłeś się po nóż, bo ja wiem i szukałeś tego noża, niestety nie mogłeś znaleźć. Bo ty lubisz mieć coś przy sobie zawsze. Także niech ci się noga podwinie.